Cześć, zapraszam Was do kolejnego wspólnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj kolejne trzy zdania, z których mam nadzieję wyciągnięcie jak najwięcej um, nowych słówek, które bez problemu będziecie używać w swoich codziennych rozmowach. Nasze pierwsze zdanie to bardzo żałuję tej decyzji. E, tutaj takim czasownikiem e, być może problematycznym może być właśnie czasownik żałować. Żałować to bedałem. Bedałen właśnie użyjemy jako żałować czegoś. Możemy jednak usłyszeć również, że ktoś do nas mówi bedałę i to oznacza przykro mi. Zapewne bardziej znacie zwrot tutmia light albo estutmia light jako przykro mi. Jednak możemy także użyć i usłyszeć słówko bedałę, które również oznacza właśnie przykro mi. Wiedząc już, jak jest żałować, czyli bedałem, możemy przetłumaczyć sobie nasze zdanie: bardzo żałuję tej decyzji. Bardzo żałuję tej decyzji, czyli oczywiście zaczniemy nasze zdanie od podmiotu, czyli ja ich. Następnie nasz czasownik żałuję, czyli bedaure tej decyzji, czyli diese Entscheidung sehr. Die Entscheidung to Decyzja. Jeśli chodzi o decyzję, to mamy z tym rzeczownikiem, The Entscheidung bardzo fajne wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe, które również często się pojawia zarówno w książkach, w gazetach, jak i podczas rozmów z Niemcami podjąć decyzję i właśnie z tym zwrotem, z tym wyrażeniem mamy kolejne zdanie. Ciężko jest w tej sprawie podjąć decyzję. E, tutaj widzimy, że pojawi nam się zdanie z hmm, cu, ponieważ mamy ciężko jest w tej sprawie podjąć decyzję, czyli w drugiej części zdania pojawi nam się bezokolicznik z cu. E, no właśnie, ale jak w ogóle powiedzieć podjąć decyzję? Podjąć decyzję to eine Entscheidung treffen, podejmować decyzję, eine Entscheidung treffen, mimo że treffen, zapewne znacie ten czasownik jako znaczenie spotykać, czy sich treffen, spotykać się, Tutaj w wyrażeniach rzeczownikowo-czasownikowych nie tłumaczymy każdego elementu oddzielnie, tylko bierzemy go jako całość, czyli Eine Entscheidung treffen oznacza podejmować decyzję. Możecie również spotkać po prostu czasownik entscheiden, który również oznacza podejmować decyzję. I oczywiście jak najbardziej możemy użyć w tym zdaniu, tłumacząc to zdanie, czasownika entscheiden. Albo możemy właśnie użyć tego wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowego, czyli eine Entscheidung treffen. Sprawa. Sprawa to die Angelegenheit. To jest właśnie sprawa. Więc tak na dobrą sprawę mielibyśmy już wszystkie słówka potrzebne do przetłumaczenia tego zdania. Ciężko jest w tej sprawie podjąć decyzję. Ciężko jest, no właśnie, jak powiedzieć jest ciężko, jest zimno, jest ciepło, to są takie króciutkie zdania, które gdybyśmy chcieli, zobaczcie, przetłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki, byśmy potrzebowali tak na dobrą sprawę dwóch słów, ist schwer, ist kalt. Ale to nie jest zdanie w języku niemieckim. W zdaniu niemieckim musi pojawić się podmiot, dlatego gdy mamy takie zdania, w których jest tylko czasownik-przymiotnik, takie zdania w języku polskim, to w języku niemieckim musi pojawić się dodatkowo jeszcze s. S ist kalt jest zimno, s ist warm jest ciepło, s ist schwer jest ciężko, tak? Czyli musimy jeszcze dodać to s, czyli s ist i jak jest. No podajemy jeszcze przymiotnik. No właśnie i w tym zdaniu mamy jest ciężko, ciężko jest w tej sprawie podjąć decyzję. Dlaczego? Dlatego zacznijmy od tego s ist schwer, e, przecinek i mm, mamy tą część zdania z bezokolicznikiem z zu. Czyli w tej sprawie in dieser Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen. Ale e, i widzimy teraz tak s ist schwer, czyli jest ciężko In dieser Angelegenheit, czyli w tej sprawie, eine Entscheidung zu treffen, podjąć decyzję. Ale tak jak mówiłam, zamiast tego wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowego, możemy użyć tylko czasownika entscheiden. Uh, und es ist auch korrekt. Czyli es ist schwer in dieser Angelegenheit zu entscheiden. I jest też poprawne zdanie. Czyli jest ciężko w tej sprawie podjąć decyzję. Um, no właśnie, ale jeśli chodzi o sprawy, to mamy kolejne zdanie powiązane właśnie z rzeczownikiem Angelegenheit. W ten sposób też łatwiej będzie nam utrwalić ten rzeczownik, jeżeli zobaczycie kilka zdań z tym rzeczownikiem. Tak samo jak z rzeczownikiem Entscheidung widzimy już drugie zdanie. Kolejne właśnie nasze zdanie do przetłumaczenia to nie mieszaj się w sprawy, które Cię nie dotyczą. Tutaj problematyczne może być mieszać się. I dotyczyć sprawy, już wiemy jak powiedzieć. To Angeligenheit, liczba mnoga, Z Wszystkie rzeczowniki, które w ogóle kończą się na height, Ung, Kite, tworzą liczbę mnogą przez dodanie EN. Czyli właśnie Angeligenheit, sprawa, Angeligenheit, sprawy. No dobra, mamy, nie mieszaj się w sprawy, które cię nie dotyczą. Um, mieszać się um, mieszać się możemy oczywiście zobaczyć w słowniku ruren, myszn um, jednak musimy tutaj znaleźć odpowiedni kontekst ponieważ ruren czy myszn możemy mikserem um, łyżką możemy mieszać coś z czymś um, jednak mieszać się w sprawy to inaczej po prostu wtrącać się w sprawy i gdy chcemy powiedzieć wtrącać się w coś to tutaj wybierzemy sich in etwas einmischen, einmischen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, sich, Zajemy zwrotny sich odmienimy w bierniku, niemieckim naszym akuzatywie, po in wystąpi również biernik, akuzatyw i mamy oczywiście nasz czasownik einmischen. I to oznacza właśnie mieszać się, w, tam, w tym znaczeniu wtrącać się w coś. Mm, więc tutaj mamy in etwas einmischen, wtrącać się w coś, mieszać się w coś. E, dotyczyć. Dotyczyć Możemy użyć albo czasownika betreffen, albo czasownika rozdzielnie złożonego angehen. Na przykład das betrifft dich. To cię dotyczy. E, das geht dich nicht an. To ciebie nie dotyczy. Czyli widzimy, że możemy użyć albo betreffen, albo angehen, czasownika rozdzielnie złożonego. Mamy nasze zdanie Nie mieszaj się w sprawy, które Cię nie dotyczą Czyli tutaj widzimy, że na pewno Powiemy to zdanie w trybie rozkazującym Nie mieszaj się I zaczniemy właśnie od tego Mieszać się, wtrącać się Nasze zdanie Czyli misch dich nicht In Angelegenheiten ein Mamy liczbę mnogą Angelegenheiten ein Czyli widzimy mischen Odmienione w trybie rozkazującym dla osoby ty, czyli mysz. Następnie powinniśmy mieć zaimek zwrotny zyś. On jest odmieniony w bierniku, dlatego mamy dyś. Mamy zaprzeczenie nicht i in angelinheiten. I na końcu oczywiście przedrostek od czasownika naszego rozdzielnie złożonego, dlatego pojawił się ein. Przecinek. Ponieważ mamy zdanie z który, która, które, tutaj mamy które cię nie dotyczą, Angelin, liczba mnoga, sprawy, kto co mnie nie dotyczy, czyli die, dieś, nichts angehen. Na końcu oczywiście. Czasownik znajdzie się angiegen, czasownik rozdzielnie złożony, jednak jeśli on jest na końcu, to oczywiście go nie rozdzielamy, odmieniamy go przez podmiot. Naszym podmiotem są te sprawy wciąż, tak, czyli które Ciebie nie dotyczą te sprawy, dlatego w takiej formie jest nasz czasownik Angien. Z dzisiejszego naszego tłumaczenia warto na pewno zapamiętać sobie czasownik bedauern. Żałować, a także całe wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe eine Entscheidung treffen, czyli podejmować decyzję. Samo die Entscheidung to decyzja. Eine Entscheidung treffen możemy oczywiście zastąpić czasownikiem entscheiden. Rzeczownik die Angelegenheit, czyli sprawa, a także. Czasowniki sich in etwas einmischen, wtrącać się w coś, mieszać się w coś, betreffen lub angehen, czasownik rozdzielnie złożony, dotyczyć kogoś, coś. I to wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Do zobaczenia za tydzień.